Witam Was, kochani, na kolejnej lekcji wychowania fizycznego. Dzisiaj w warunkach domowych będą wyścigi. I do zrobienia takich wyścigów będą nam potrzebne dwa pucharki bądź też miseczki, do których wkładamy określoną ilość makaroników. Najlepiej z dziurką, takie w formie penne. Do tego pusta kobiałka po jajkach i patyczki od szaszłyków. Wcześniej proszę, żebyście wywietrzyli pokój i pokażemy, co my będziemy się ścigać, jakie ćwiczenie trzeba wykonać. Kacperek, poproszę Cię, pokaż wszystkim. Podpór przodem, wyrzut nóg i ręce w górę. Wówczas po wykonanym ćwiczeniu nakładamy makaron na szaszłyk i ćwiczenie tak długo trwa, aż ktoś pierwszy uzupełni wszystkie szaszłyki. I my sobie określamy, że jak ja przegram, to sprzątam pokój chłopaków. Natomiast jak chłopcy przegrają, czyli reprezentant chłopaków, to Kacper. I jak on przegra, to sprząta po obiedzie. Można różne sposoby wymyślać. My zapraszamy Was dzisiaj na wyścig. Zobaczymy. Życzymy wszystkim fajnej rywalizacji w domu. Kładę i uwaga, zaczynamy swoje. Okej. Okay. Przywitanie, przywitanie. 2, 1. Ciekawe, kto dzisiaj będzie szczęśliwy. Idziemy prawie łeb w łeb. Minimalnie syn wygrywa, ale to jest tylko minimalnie. Ważne, żeby się przewrócił. Ty jesteś tak wysoko, to na pewno już pojedę. O, losie! Ja mam takie tyły. Zapraszamy do zabawy wszystkich rodziców, dzieciaki. Musicie uważać, bo te makarony czasami są jedne większe, drugie mniejsze. Dlatego przed startem trzeba obliczyć określoną ilość makaronów. Zapraszamy do wspólnej zabawy.